Szybki internet na zawsze zdjął z deweloperów ciężar odpowiedzialności przygotowania solidnego, grywalnego tytułu na dzień premiery. Dawniej, gdy do pudełka trafiała ostateczna wersja gry, a możliwość jej aktualizacji była ograniczona, to ile nie było to demko, rzadko zdarzało się, że po wsunięciu krążka znajdowaliśmy tam budyń. Nie do pomyślenia było, żeby na twardym nośniku za niemałe pieniądze zamieszczać nieprzydatnego bubla. I to też jeden z powodów, dla którego dziennikarstwo było kiedyś nieco lepsze. W teorii, dzięki popremierowej obsłudze tytułów, te dobre miały szanse stać się jeszcze lepsze. Natomiast w praktyce, możliwość zdalnej aktualizacji gier wywołało zjawisko podobne do tego CD Projektu, w którym dział QA przestał wykazywać jakiekolwiek rażące błędy. W efekcie zaczęliśmy dostawać niedokończone projekty, które dopiero z czasem stawały się grywalne. No chyba, że w międzyczasie wydawca stwierdził, że to zbyt kosztowne i postanowił przejść do następnego tytułu. Gdyby tę sytuację odwrócić, to my kupowalibyśmy gry na raty, a potem przestawalibyśmy je spłacać, gdy tylko nam się znudzą. Tylko że wtedy byłoby to już nazwane kradzieżą. Outriders przez prawie 2 tygodnie utrzymywało się w top 10 najpopularniejszych gier na Steamie, a to pokazuje, że nadal jest popyt na dungeon crawlery. Niestety tytuł od People Can Fly dopadł efekt Volsen, w którym zapotrzebowanie na świeży produkt przewyższa jego racjonalną ocenę. W efekcie dostajemy bardzo popularną grę, która jest na topie przez bardzo krótki czas. Choć jeszcze za wcześnie na mem martwa gra, to aktualnie powinniśmy obserwować stałe spadki w liczbie aktywnych graczy. Stopniowe wygaszanie się popularności to oczywiście nic złego, jednak w przypadku Outriders wydaje się, że gra otrzymała swoją popularność na kredyt, którego jeszcze nie zdążyła spłacić. A oto 7 powodów dlaczego. Uwaga, będę starał się nie spoilować, ale tak nie za bardzo, więc jeśli zależy ci na fabule, daj ten film znajomemu, który będzie oglądał go chwilę przed tobą i ostrzegał o ewentualnych przeciekach. Always online i papierowe serwery. Choć o Outriders często mówi się, że jest to game as a service, to jednak do pełnej definicji brakuje mi opcji monetyzacji, która ten model wykorzystuje. People Can Fly takiej nie wprowadzili, ale w zamian zdecydowali się zaadaptować jedyną cechę tego modelu, która ma najmniej sensu. Gdy studio próbuje implementować funkcję Always Online w grze singlowej czy kooperacyjnej, trudno nie zastanawiać się nad poczytalnością lidera projektu czy wydawcy. Widząc coś takiego, możemy być niemal pewni, że ktoś za kilka lat postanowi zmodyfikować genetycznie konia, umieszczając mu penisa w miejscu grzywy. Oczywiście zwróconego w stronę potencjalnego jeźdźca. To będzie smutny dzień dla wszystkich miłośników tych zwierząt. Choć problemy z logowaniem są już coraz rzadsze, to właśnie Always Online było przyczyną wielu negatywnych ocen na Steamie. W premierowy weekend na Twitterze dewelopera na zmianę pojawiały się posty z przeprosinami i prośbami o cierpliwość, gdyż nikt z firmy nie był w stanie określić, kiedy będzie można zalogować się do gry. W tym przypadku poziom frustracji był o tyle wyższy, że i tak spora część graczy skazana była na rozgrywkę jednoosobową, a bez trybu offline za jedyne 250 PLN-ów mogliśmy bez końca wpatrywać się w niebieski ekran logowania. Niestabilny multiplayer. W poprzednim filmie wspominałem, że Outriders jest głównie grą kooperacyjną, a dwójka chętnych znajomych mogłaby być wystarczającym powodem do zakupu gry w dniu premiery. Tę wypowiedź dalej podtrzymuję. Multiplayerowa rozgrywka dalej sprawia najwięcej frajdy, o ile kumple mają dobry internet i nie grają na innych platformach. Crossplay co prawda jest dostępny, jednak początkowo znalazł się na stercie funkcje, które nie działały lub sprawiały problemy, dlatego People Can Fly domyślnie wyłączyło tę opcję. W trybie wieloosobowym często pojawiał się żółty lub czerwony znacznik obciążenia sieci lub po prostu komunikat o traceniu połączenia z hostem, który zwykle kończył się disconnectem. Jest połowa kwietnia i te problemy, choć rzadziej, to jednak dalej występują. Jeśli okazjonalne disconnecty i rubber banding nie odstraszą ciebie ani twoich znajomych, to wiedz, że Outriders łatwo się nie poddaje. Błąd znikającego ekwipunku pojawił się już w demie i jak można było się spodziewać, znalazł drogę do finalnej wersji gry. Wyglądało to tak, że po zalogowaniu postać pojawiała się w swoich outriderskich shortach, a wszystkie sloty z ekwipunkiem okazywały się puste. W ostatni weekend studio wypuściło patcha, który miał naprawić ten błąd. Jednak mam wrażenie, że podobnie jak w niektórych horrorach, to nie jest ostatni raz, kiedy widzimy się z tym bugiem. I nie chcę tutaj wyprzedzać swoich kolejnych punktów, ale trudno mi jest oprzeć się wrażeniu, że ten złodziej inwentarza to najciekawszy przeciwnik, jakiego mogliśmy spotkać w Outriders. Warto jeszcze dodać, że twórcy obiecali, że zwrócą utracone przedmioty, nawet w sytuacji, gdy problem nie został zgłoszony przez poszkodowanego. Ostatecznie trudno powiedzieć, jak powszechny był ten błąd, poza tym, że sporo się o nim mówiło. Ze swojej strony ignorowałem wszystkie ostrzeżenia od People Can Fly, próbując ten bug odtworzyć, lecz jedynie co się stało, to zniknęły koła w moim samochodzie. Podobno najczęściej postać rabowana była w obozie Outriderów podczas rozgrywki multiplayerowej, dlatego właśnie ten błąd trafił do tego punktu, jednocześnie wprowadzając nas do następnego. Niedoróbki i błędy. Błędy w Outriders nie są aż tak spektakularne jak w Cyberpunku, a przez to mają dużo mniejszą wartość rozrywkową. Najwięcej problemów pojawia się z przyciskiem interakcji i animacji. Gdy chcemy wykopać żelazo, przesunąć dźwignię lub wykonać cel misji, postać czasem nie potrafi znaleźć miejsca, w którym powinna rozpocząć animację. W kamieniołomie mamy zadanie, aby dla jednego z górników naprawić
naprawić uszkodzone przewody. Po interakcji z nimi kable potrafią same się unieść i magicznie skręcić, jednak gdy postać nie wykona animacji, zadanie nie zostanie zaliczone. To jednak nie stanowi większego problemu, bo zawsze można zresetować takiego questa. Gorzej, gdy gramy z kumplami ekspedycję, w której liczy się każda sekunda. Zasady są takie, że gdy raz padniemy na ziemię, możemy się za darmo postawić, jednak przy każdym kolejnym upadku musi nam już pomóc ktoś z drużyny. I tutaj Outriders przypomina udział w zawodach z bardzo kompetytywnym sześciolatkiem, który jest jednocześnie zawodnikiem, sędzią i organizatorem imprezy. Często się zdarza, że wciskanie przycisku wskrzeszenia nie jest rejestrowane i nie daje żadnego efektu, a gdy nas ktoś wyleczy i ponownie zostaniemy powaleni, gra będzie utrzymywała, że z samodzielnego wskrzeszenia już skorzystaliśmy. Aktualnie też Outriders przypomina potyczkę z bardzo sugestywną grupą mimów. Zwykłe jednostki wroga podczas ataku wystają znad barier, jedynie celując do naszej postaci. I gdyby nie ekran migający na czerwono, moglibyśmy uznać, że próbują nas zabić spojrzeniem. To jednak nie koniec supermocy, jakimi zostały obdarzone klasy przeciwników. Uwielbiony przez wszystkich snajper od czasu do czasu potrafi oddać strzał przez ścianę, do której stoi obrócony plecami. Choć wiem, że wielu graczy chciało, aby refleks i zdolności tej jednostki zostały osłabione, to muszę przyznać, że dzięki snajperom gra staje się ciekawsza, gdy do zwycięstwa trzeba brać pod uwagę ukształtowanie terenu i kolejność eliminacji jednostek. Aby jednak nie było, że w grze tylko my jesteśmy oszukiwani, czasem gdy na mapie panuje absolutna rzeźnia, niektóre elitarne jednostki po spawnie potrafią nieprzerwanie wpatrywać się w losowy kamień czy inny element otoczenia. Choć może jest to jakiś nietopowy sposób wyrażenia solidarności z krytykowanymi level designerami. Ten moment zawieszenia wydaje się też udzielać niektórym skillom. Jednym z nich jest skok Trickstera, który po użyciu odmawia współpracy, jedynie podświetlając postać i wrzucając cooldown. W trakcie walki takie zdarzenie jest jednocześnie stresujące i rozczarowujące, zupełnie jak przypadkowe odpalenie fajerwerków w samochodzie w drodze na fire show. Z drugiej strony wydaje się, że NPC nigdy nie mają problemów w używaniu swoich umiejętności. Nie dość, że ich zestaw skilli bywa bardziej zabójczy, to jeszcze zawsze wiedzą, gdzie aktualnie się znajdujemy, nawet gdy przebywamy poza zasięgiem ich wzroku. Jednak zostawmy na chwilę walkę, by przejść do kolejnego problemu, jakim jest brak podstawowych funkcji użytkowych. Gdyby Outriders było dzieckiem Ubisoftu albo EA, byłbym niemal pewien, że funkcje ułatwiające życie trafiłyby do gry w formie jakiejś płatnej zawartości. Natomiast People Can Fly dostanie ode mnie mały kredyt zaufania. Prawdopodobnie to jeden z tych deweloperów, który wszystkim opowiada, jak dobry jest w tej jednej konkretnej rzeczy, że na potwierdzenie celowo ignoruje wszystkie inne ważne cechy swoich produktów. Jest nie do pomyślenia, aby producent samochodów miał podobne podejście i skupiał się wyłącznie na tym, by auto dobrze jeździło. Wtedy zamiast normalnych aut zaczęlibyśmy dostawać jakieś kanciaste bryły na kołach, których najważniejszą funkcją jest, by przewieźć się z punktu A do punktu B. Na szczęście takie podejście jest niemal nierealne. Tak więc, drogie PCF, wiemy, że znacie się na walce, ale skoro w grze jest mnóstwo lootu i można go sprzedawać lub masowo niszczyć, to fajnie by było mieć też opcję zaznaczenia tych rzeczy, których wyrzucić nie chcemy. Co też jest zadziwiające, Outriders, będąc grą kooperacyjną, na PC-tach nie daje żadnej możliwości komunikacji. Oczywiście w grze są animacje, ale gdy jestem w sytuacji, w której przeciwnik zaraz rozmaruje mnie po najbliższej ścianie, to raczej będę ratował się ucieczką, niż robił emotkę tańca w nadziei, że ktoś z drużyny mnie zauważy. W grze co prawda jest też opcja odskoku, ale rzadko kiedy służy do unikania ciosów. Gdybyśmy żyli w rzeczywistości, w której wszystko musi być nazywane dosłownie, ta umiejętność nazywałaby się zrób przewrót i otrzymaj te same obrażenia, tyle że 3 metry dalej. To jednak nie wszystko. People Can Fly pewnie było przekonane, że stworzyło tak liniowe poziomy, że gracze nie będą potrzebowali korzystać z aktywnych znaczników. Gdy przechodzimy część fabularną, mapa pokazuje tylko nasze przybliżone położenie. W grze oczywiście można wywołać nitkę, która powinna nas doprowadzić do aktywnego questa, ale ta funkcja bezbłędnie działa tylko w pierwszym obozie. Używając jej w dalszej części gry, prędzej znajdziemy Ethana Cartera albo Złoty Pociąg w Wałbrzychu. W Outriders nie tylko brakuje możliwości ustawienia własnego znacznika, ale również możliwości pingowania lokacji towarzyszą w koopie. Może ta funkcja dla studia jest zbyt passé, bo w końcu w gamingu jest od kiedy? 2004 roku? Ale to i tak nie wszystko. W tej grze kooperacyjnej aktualnie jest dość podstawowy matchmaking. Jak wspominałem wcześniej, gra podzielona jest na kampanię fabularną i endgame'owe ekspedycje. Zarówno pierwsza, jak i druga część podzielona jest na 15 poziomów trudności. Dołączając do losowego teamu, możemy przynajmniej wybrać, która aktywność nas interesuje. Jeśli wybierzemy ekspedycję, pojawimy się w obozie Outriderów i będziemy czekać, aż lider rozpocznie grę. Niestety, dołączając do kogoś obcego, nie mamy wpływu na to, kiedy zacznie się misja, gdzie będziemy walczyć, ani na jakim poziomie trudności. Często się zdarza, że gracze w obozie się nie ruszają, a my tylko tracimy czas na czekanie. Niestety, marnowanie czasu to coś, co wychodzi Outridersom naprawdę dobrze. I dlatego dwa kolejne problemy dostały swoje osobne punkty. Przytłaczające loadingi.
Ekrany wczytywania w Outriders sprawią, że zatęsknisz za windami z pierwszego Mass Effect. Praktycznie każda sekcja z walką to osobna animacja z loadingiem. Aby było ich jeszcze więcej, mapa świata wywoływana jest z innego miejsca niż mapa obszaru. Lokalnie przenoszeni jesteśmy między checkpointami, ale między punktami w świecie przenosi nas już inny NPC. Zatem pobierając zadanie w jednej części świata, musimy wrócić się do obozu, tam pogadać z inną osobą, by przyniosła nas do następnego obozu, z którego będziemy mogli przenieść się do części mapy, z której będziemy mogli załadować lokację z questem. Taki tryb przenoszenia się jest jeszcze zrozumiały, gdy pierwszy raz przechodzimy kampanię, jednak gdy mamy maksymalny poziom i przeskakujemy już tylko pomiędzy zleceniami i bossami, to wtedy większość czasu spędzamy na oglądaniu paska z wczytywaniem lokacji niż na samej walce. Tak więc jeśli Steam pokazuje, że ktoś spędził 60 godzin w grze, można mu śmiało odjąć 20. Jednak nie tylko loadingi marnują czas i tutaj pojawia się przedostatni punkt, czyli walka z bossami. O ile ścieranie się ze zwykłymi jednostkami jest dynamiczne i daje uczucie progresu, to potyczka z większością bossów sprawia wrażenie absolutnej straty czasu. Najciekawsze są te walki, które stoczymy z bestiami. Tutaj szczególnie mam na myśli pająka z wulkanu i kresaloida, którego spotykamy na wjeździe do lasu. Niestety pozostała część jest męcząca, upierdliwa albo czymś pomiędzy tymi dwoma określeniami. Jednak zdecydowanie najgorsza jest walka z szamanem w przedostatniej lokacji oraz jagakiem. Ten pierwszy nie wyróżnia się niczym szczególnym, poza pierdyliardem życia na koncie. Walcząc z nim masz wrażenie, jakbyś próbował powalić słonia łupinkami po pistacjach. Natomiast przy jagaku nawet walka z depresją wydaje się fajniejsza. Gdy go spotykamy za pierwszym razem, potrafi skakać przez całą mapę, a także zadawać szybkie i bolesne cięcia. Jeśli na chwilę stanie w miejscu, to tylko po to, by cisnąć w nas piorunami albo przywołać swoich pomocników. Jagak się nie męczy, nie ma też żadnej ukrytej mechaniki pokonania go. Możemy jedynie liczyć, że co jakiś czas uda nam się oddać w jego kierunku kilka celnych strzałów. Równie zabawne są kolejne dwa spotkania z nim na końcu gry, bo najwidoczniej twórcy stwierdzili, że jedna finałowa walka nam nie wystarczy. Wtedy jagak jest już zdecydowanie mniej mobilny, ale wywołuje obszarowe ataki, przyzywa pomocników lub energetyczne kulki, które nas ciągle ostrzeliwują. Bicie bossa na wyższych poziomach jest równie efektywne jak okładanie parasolką pędzącego tira. Dodatkowo śmierć na którymkolwiek z etapów sprawi, że będziemy musieli zaczynać wszystko od nowa. Co gorsza, zwycięstwo z jagakiem nie daje żadnej satysfakcji i tutaj przechodzimy do ostatniego punktu. Fabuła. W tej kwestii muszę przyznać, że nie doceniałem Outriders. Spodziewałem się sztampowej historii na poziomie przeciętnego filmu akcji sprzed 2016 roku, czyli wyraźnego podziału na dobre i złe charaktery, a także plot twistu, którego spodziewali się wszyscy poza postaciami w filmie. Tutaj spotkało mnie ogromne zaskoczenie, gdy okazało się, że od Outriders nic nie otrzymujemy pod względem fabularnym. Plot twist co prawda był, ale to tak jakbyśmy oglądali Jamesa Bonda, w którym finalnie okazało się, że jakiś randomowy przechodzień w jednej z początkowych scen okazał się głównym antagonistą. Gdy zobaczył Bonda, zaczął czytać książki, zrobił się super mądry i dlatego przez resztę filmu zawsze było krok przed bohaterem. Widziałem różne dziury w fabule, ale nie widziałem jeszcze, żeby ktoś próbował jakąś napisać. Fabuła jest zła, dodatkowo nie zabijamy nikogo z głównych humanoidalnych bossów, więc nasza walka z jagakiem nie ma żadnej wagi dla nas czy dla naszego bohatera. Co prawda nie przeszedłem jeszcze wszystkich ekspedycji, ale po tym co widziałem w części fabularnej, obawiam się, że większa dawka tego nonsensu może być szkodliwa dla zdrowia. Zamiast tego lepiej skupić się na mechanice gry, a przynajmniej tej działającej części, bo w tym obszarze People Can Fly wykonało całkiem niezłą robotę. Osobiście mam nadzieję, że przedstawiony przez nich sposób modyfikacji skilli i kompletowania ekwipunku jeszcze w jakimś tytule zobaczymy. Ostatecznie uważam, że Outriders beznadziejny nie jest, ale gra nadaje się bardziej do Early Access niż do pełnego wydania. Niestety na ten moment gra ma zbyt wiele braków i zbyt wygórowaną cenę. I to by było na tyle. 7 problemów, które nie pozwalają temu tytułowi wznieść się na wyżyny. Dzięki za oglądanie, z tej strony mówił Shifter z Ogrysków. YouTube chyba ostatnio głoduje, bo zaczął nawet ogryzać ogryski. Jeśli chcesz wspomóc kanał, by nie został całkowicie zjedzony, wciśnij jedną z łapek pod filmem, a także ten groźnie wyglądający czerwony przycisk z napisem subskrybuj. Jednak przede wszystkim zostaw komentarz pod filmem i daj znać, jaka jest twoja ulubiona gra, ale zamiast tytułu użyj dosłownych określeń. I pamiętaj, mówmy głośno, chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. Niedoróbki i błędy. Im częściej powtarzam niedoróbki, tym mniej sensu ma ten wyraz. Której przeciwnik zaraz rozsmaruje mnie po najbliższej ścianie, to raczej będę racował się. Po najbliższej ścianie, to raczej będę racował się. Znowu się racował. Co pokazuje, że nadal jest popyt na Dungeon Crawlery. Niestety tytuł po...